Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy i nagrywam ten odcinek tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj wam coś obiecałem. No wbiliście niestety te 500 lajków, wbiliście chyba nawet na ten moment, tam jest 750, jak nie lepiej. No jestem troszeczkę zawiedziony, mówiąc szczerze, bo nie wiedziałem, że to wbijecie, bo jednak na normalnych takich filmach, powiedzmy let's playowych, czyli z takiego klikania loszków tego typu, no to tam jakoś, nie wiem, no z 200-250 lajków i to jeszcze jak was tam poproszę na początku. No a tutaj już po 3 godzinach było ponad 500 tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam. Więc no wbiliście. Niestety, no ale trudno, na końcu tego filmu będzie zdjęcie, będzie taka chwila, gdzie po prostu wstawię wam w montażu gdzieś tam to zdjęcie obok tego awatara, no i sobie sami porównacie, jak to wygląda, czy jest to podobne. No i w sumie jak tak teraz patrzę, no to nie wiem, czy to jest dobra decyzja, no ale trudno, nieistotne. Okej, wejdziemy sobie na tym łowcy do lochów, tylko że nie będę tutaj klikał na przykład w ogóle tornada. Dlatego, że jak widzicie, mam tutaj dosyć dużo miejsca w ekwipunku zawalonego. Oprócz tego będę chciał jeszcze na tym łowcy ten nowy loszek porobić, żeby tam sobie parę itemków nowych dropnąć, więc po prostu nie chcę jakby sobie zawalić tego ekwipunku. Dlatego też w ogóle tornada nie ruszam. Troszkę tutaj posprawdzam, czy jakieś loszki może nam padną po tym weekendzie eventowym, 4 razy event. Więc no odcinek nie będzie jakiś długi, właśnie go głównie nagrywam po to, żeby wam dotrzymać słowa i tej obietnicy. Na wstępie jeszcze wbiliśmy ten 393 level, czyli to, co mówiłem przed eventem, w niedzielę wieczorem, jak już po prostu po trzech paskach w niedzielę dobiliśmy 393 level, no i odebraliśmy sobie tutaj wehikuł. Tego wehikułu było około 1400, no powiedzmy coś takiego mi się uzbierało do tego levela. Na pewno byłoby więcej, ale ja tam nieraz odbierałem, żeby sobie dobić level czy coś takiego, więc no może popełniłem błąd, nie wiem. W każdym razie grunt, że po prostu to odebraliśmy, dało nam gdzieś, nie wiem ile, gdzieś dotąd paska, coś w tym stylu, może gdzieś dotąd, także no ponad połowę levela ten wehikuł nam dał, także nie jest źle, wydaje mi się, że nie jest źle. Ostatnio też dużo osób, w ogóle chyba ostatnio wam nie pokazywałem swoją drogą tutaj tych lochów, więc możemy wejść za pamięci i to pokazać. No i też ostatnio tam, o, to w ogóle jeszcze ze starym awatarem, zobaczcie jak śmiesznie to wygląda. W ogóle jeszcze ostatnio, kurde, jak fajnie sobie tak porównać, wiecie, że tutaj tak to wyglądało, a teraz wygląda tak, no ale dobra, nieistotne. W każdym razie, ostatnio nie pokazywałem wam w ogóle rankingów na tym łowcy, jak nagrywałem odcinek, już tam widziałem, że się jedna osoba, widziałem komentarz po prostu, że ktoś tam się zawiódł, że specjalnie tego nie robiłem. No nie, że specjalnie, tylko po prostu no na tamten odcinek był plan głównie wejść do lochów i pocisnąć ile mogę, więc po prostu dlatego tak to wyglądało. Teraz wam te rankingi na spokojnie pokażę, no i tak jak mówię, wejdziemy sobie do tych loszków i po prostu pociśniemy. Dobra, tutaj taka była walka z Aresem, no i z tą paszczą Taurona, to też było ostatnio. Od razu tutaj przejdziemy do odrodzeń, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, to jest wojownik. Okej, czy trzecie było, czy już tyle wystarczyło? A nie, tyle wystarczyło, bo ostatni krytyk dosyć mocny. Dobra, czyli to sobie odznaczamy i lecimy dalej. Co my? Aha, te rankingi. Więc tak, no ranking graczy wygląda w ten sposób. Tak więc po prostu, no tak to się prezentuje, nie? Kto chce, to sobie może zatrzymać. No najlepszy wojownik bodajże Next tutaj z Synusiem idą łeb w łeb. Next w ogóle ostatnio bardzo, poczekajcie, jakie tu ma Synuś kamyki? No właśnie, Synuś ma 450, a Next już ma 550, bo Next sobie 20 kopalnię postawił. Zresztą o, zobaczcie, on już ma w ogóle cały secik legendarny. To na pewno też Golda sporo nafarmił na tym, no to tak jak my na swoim wojowniku też mamy ten cały legendarny. Więc tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o wojowników. O łowców demonów, no to my mamy ten prawie, powiedzmy 394, Azuria ma 399, więc już tutaj się zbliża do 400. Misiek najlepszy Maxon, najlepszy zwiadowca, Cinu najlepszy Berserk, chociaż nie, kurde, tu się zamieniło teraz, Son zaczął tracić do Sparka. Tak więc w sumie o tym nawet nie wiedziałem. Tutaj jeszcze mamy Godseusa, który też jakby wojownikiem jest, no ale do Synusia i do Nexa trochę jednak traci. No i co? No i tutaj Mag, to wam powiedziałem. Kto tutaj jeszcze jest taki ciekawy? No i Koksu Paladynem się tutaj utrzymuje w tym top 30. I w zasadzie tyle, no tak wygląda topka. Jeżeli chodzi o gildię, to was może zaskoczyć. Siege nas przegoniło. Co prawda wczoraj wygraliśmy bitwę, więc troszeczkę tutaj czcią się do nich zbliżyć.
zbliżyliśmy, natomiast, bo ich zaatakowaliśmy, natomiast tam ostatnich chyba 3 albo 4 przegraliśmy, dlatego też nas wyprzedzili, są teraz na top 1. To nieważne, Pupile to w ogóle Mandzi już chyba nie gra, nie wiem, z miesiąc jak nie lepiej, coś koło tego, a jest top 2 w Pupilach, nagle się wbił, więc nie wiem jakim cudem, także ten ranking to jest w ogóle takie, taka losowość, że nie ma co, zresztą no wszyscy wiedzą jak to działa, no i podziemia to też wydaje mi się, że bardzo, bardzo nieistotne, bo po prostu nie ma sensu, bo tutaj raczej mało kto ulepsza tego Władka, tylko każdy sobie odkłada te dusze na właśnie tutaj kopalnię złota później, nie? Bo jednak ta kopalnia kosztuje pełny ten zbiornik, nazwijmy to dusz. Dobra, czyli w zasadzie chyba tyle, chyba nie ma co tutaj więcej pokazywać, więc sobie lecimy do lochów. Pierwsze co to Hemoridor, bo wczoraj miałem misję 5 razy go tutaj sobie uderzyć, no i... I po prostu ten Hemoridorek, było tam chyba z 2 bliskie próby, nie? Na te 5 kliknięć, bo miałem jakiś lock po prostu walnąć, więc sobie spróbujemy. Tak około powiedzmy 150 grzybów na każdego przeciwnika takiego możliwego. Jeżeli padnie to spoko, jeżeli nie to trudno. No i po prostu będziemy kończyć ten odcinek, bo ja też tutaj tych grzybów nie chcę marnować, wolę sobie to po prostu przeznaczyć na ten loch nowy, bo ten loch nowy jest naprawdę mocny. Oprócz tego, że nam leci bardzo dużo epików, no to jeszcze legendarny item na koniec, no i jeszcze bardzo dużo golda, nie? Tam 6 milionów, no to no jest do zrobienia, wydaje mi się. Więc no tak jak mówię, no... To jest tak naprawdę farma golda, farma epickich itemów, no i jeszcze na koniec legendarka, także no lepiej chyba wydaje mi się, póki to jest włączone, no to lepiej wszelkie grzyby, zamiast tutaj na klikanie czy nawet skracanie czegoś w twierdzy, lepiej sobie tam władować, no i po prostu taki jest plan, tak będę robił, nie? Na berserku już tam troszkę sobie podrobiłem tych itemków, na wojowniku no to wszyscy wiecie, że już mamy wszystkie już od soboty, natomiast tutaj właśnie na tym łowcy też będę coś tam sobie chciał delikatnie podrobić. Oczywiście no nie będę tak jak na wojowniku wszystkiego zdobywał na tych innych postaciach, bo mi na tym za bardzo nie zależy. Tak więc nie ma to po prostu sensu, no ale tak jak mówię, no coś tam przydałoby się drobnąć po prostu, zawsze to troszkę statystyk więcej. No dobra, 42 miliony, znowu próba fajna. To jest, kto to jest w ogóle, to jest wojownik? Chyba tak, chyba to jest wojownik. No kurde, szkoda, że go nie ubiliśmy przy tej próbie, gdzie tam było te 7 milionów. Tak jak mówię, chyba to powiedziałem na początku, teraz już nawet nie pamiętam. W każdym razie zdjęcie będzie na końcu odcinka, więc... No lepiej sobie obejrzcie cały, nie? Ale jak to komuś tam zależy, no to sobie może skipnąć po prostu. No ale okej. Lecimy tutaj dalej z tym nekromancerem. No nie wiem, czy on jest do ubicia, czy... Dobra, do ubicia. Troszkę więcej grzybów na niego wydaliśmy niż powinniśmy, ale ubiliśmy go. Super. Zamknęliśmy Hemoridor, czyli nam jeszcze zostaje 13 piętro i Góra Olimp i zamkniemy cały tutaj tą strefę, całą tą strefę światła. Pierścionek nam co prawda poleciał jakieś na wszystkie cechy, to nie ma co. W ogóle jeszcze zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda sprawa zaczarowa. Nie, wszystko wydaje się git, więc okej. Dobra, czyli lecimy dalej. No i mamy Górę Olimp, mamy Posejdona. Tego Posejdona no chyba nie ma co próbować, bo on jest jeszcze za mocny mimo wszystko, sami zresztą widzicie. O, chociaż tam jakaś próba taka bliższa była. Poczekajcie, bo ja w ogóle tutaj powinienem spojrzeć dokładnie, to sobie obejrzymy później, bo jakbym się nie zapisało, no to by była lipa. No ale że się zapisało, to spoko. No nie ma co tego Posejdona męczyć jeszcze tutaj, no i nie wiem ile byśmy musieli odradzać, na pewno sporo, żeby tutaj w ogóle go pocisnąć, więc dobra, lecimy dalej, mamy tego artysty... Co tu? Artysta znany dawniej jako Andres, okej. No i to jest zwiadowca, aha, czyli tutaj ten zwiadowca, no też wydaje mi się, że jest nie do ubicia. No sami widzicie, dobra, zobaczmy sobie tą walkę, jak to wyglądało. Okej, no tutaj unik. Nawet 3 ciosy jesteśmy w stanie tutaj wystać. No ale zobaczcie, on sporo tych uników robi, chociaż kurde... No zobaczcie, 2 tylko krytyki do niego doszły i pół HP mu zbiliśmy. Może jakbyśmy się parę razy odrodzili, to coś by z tego było. Poklikajmy go tutaj, popróbujmy. No ostatni to jest mag, na którym na pewno będzie bardzo długa blokada, powiedzmy. Ale ten zwiadowca może i by był jakoś do ubicia, no zobaczmy. Jeżeli nie, no to trudno. Ten 494 level, o kurde, ja tutaj w ogóle powinienem najpierw zrobić awkę, zapomniałem, że to już jest ten...
że to już jest ten etap i w sumie zepsułem, mogłem to zrobić przed nagraniem. Dobra, wiecie co, to sobie tylko kółkiem zakręcimy, zrobimy sobie tutaj, to mamy odebrane bodajże, dokładnie, tutaj sobie zrobimy jeszcze na szybko arenkę, no i później sobie po prostu, no trudno, no to mawkę zmarnujemy, nie? No na 493 levelu najwięcej dostajemy expa zawki. Natomiast z każdym kolejnym levelem tego expa jest mniej, więc po prostu no po tym levelu przed jakimkolwiek klikaniem powiedzmy i tak dalej powinniśmy sobie tą awkę wykorzystać, bo po prostu ją zmarnujemy. No ale trudno, no zepsułem i tak ten film nagrałem, tak nie planowałem go nagrywać, gdybyście nie wbili tych łapek. No bo tak jak mówię, no na tych kontach na ten moment nie ma zbytnio co robić, bo tak jak mówię, no siedzę sobie tutaj wieczorkami i sobie farmię tylko ten loszek, ostatnio to było na berserku. Teraz zamierzam tutaj na tym łowcy też troszkę podziałać, więc no po prostu tak to wygląda, że nie ma co robić na tych kontach, nie? No ale trudno, no ten jeden level sobie będziemy w plecki, nie ma problemu z tym. Dobra, ostatnia walka, ok. No i dobra, no poklikamy go jeszcze tutaj troszkę, powiedzmy do 4050 tych grzybów, zobaczymy czy w ogóle się uda. No tak jak mówię, no tutaj jakieś krytyki, tak jak wcześniej, ze 3-4 odrodzenia powiedzmy, żeby on bardzo uników nie robił i wydaje mi się, że jest nawet szansa, no tam 13 milionów było, więc no jest szansa, tak jak mówię, do ubicia go, tylko właśnie zobaczymy, czy faktycznie na ten moment jesteśmy w stanie to zrobić. Znaczy powiem tak, gdybyśmy dali odpowiednią ilość grzybów, to na pewno on wypadł, no ale czy do tych 4050 się uda? No to jest właśnie to nowe 13 piętro, że oni tutaj HP mają bardzo mało, a oni w ogóle bardzo często mi się wydaje, że blokują, bardzo często unikają, tak jakby mieli większy procent szans na to niż normalnie powinni mieć, ale to tylko takie moje, wiecie, takie moje gadanie. Okej, okay, Golden Gyanpi to jest mag. No i czy my jesteśmy go już tutaj w stanie ubić? Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. Chociaż już HP mu zbijamy dosyć pokaźną liczbę, powiedzmy. Więc pokaźną ilość tego HP mu schodzimy. Mimo, że tak jak mówię, to jest mag, no ale chyba jeszcze nie ma sensu. Zresztą i tak za niego dostajemy tyle, co kod napłakał, powiedzmy. Więc nie ma to najmniejszego sensu. No i okej, okay, mamy tego Smoluma, z którym się ostatnio tutaj męczyliśmy. No i ten Smolum wydaje mi się, że może go wreszcie ubijemy. No tam było 19 milionów. No ten Smolum by nam dał nowy level. No dobrze by tu było coś ubić, tak naprawdę, żebyśmy ten level dobili. Ale z drugiej strony, jeżeli go nie dobijemy, to troszkę jeszcze awki będziemy musieli zrobić na tym 393, czyli na tym powiedzmy piku expa, dzięki czemu zawsze tam troszkę więcej dostaniemy, nie? Tu jak widzicie bardzo mało nam brakuje. Ale dobra, nieważne, moje gadanie na marne, ponieważ wbiliśmy ten level i ubiliśmy tego Smoluma. Mamy jakąś czapkę dla maga, plus 22 i 630 pancerza, ale chyba nie będę podmieniał, chociaż ona ma dziurę, no ale musiałbym wymieniać runkę, więc na razie nie ma to sensu. Zapiszemy go sobie tutaj od razu, a widzicie, i ten nam się nie zapisał, więc teraz musimy wejść po prostu tutaj. Ostatnia bitwa, cyk, zapisz walkę, pyk. No i powinniśmy dokładnie mieć Smoluma, to sobie zobaczymy na koniec odcinka. Co mamy kolejne? Znowu pająki, to jest zwiadowca, czyli w zasadzie tak jak Smolum, ale chyba jego już tutaj nie machniemy sobie, w sensie tych pająków. Raczej one już tutaj są, jak widzicie, cięższe. Dobra, więc pomijamy. Góry Olimp nie ma szans. Kapelusz gadki, zobaczmy czy ten kapelusz jesteśmy w stanie. Bo on tutaj, no jak jego ruszymy, to chyba tam jeszcze z jedno albo dwa te piętra, no, udałoby nam się pocisnąć, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak więc, no tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ale nie zanosi się na to, z tego co widzę. Dobra, powiedzmy do 3800 na niego poklikamy, chociaż nie wiem czy to ma sens. Poczekajcie, ile on tutaj ma? 470 milionów, 66 tysięcy z ręki. A ten ma, no mniej HP, ale z ręki ma podobną ilość. No to już w sumie lepiej tego chyba klikać, nie? 414 level, ale ten ma 410. To chyba już lepiej tego klikać, jeżeli chcemy faktycznie coś poklikać w ogóle. Tak więc okej, okay, no tego sobie popróbujemy, a jeżeli nie, no to trudno. No widzicie tam 50 milionów, no jakieś tam te próby bliższe są, ale tak jak mówię, no nie chcę tutaj wydawać nie wiadomo jakiej ilości, bo nie ma to najmniejszego sensu w momencie, gdy jest ten loch po prostu, nie? Bo ten loch daje nam naprawdę fajne rzeczy, dużą ilość golda, można sobie nafarmić i tak dalej, więc tak jak mówię, do niedzieli, bo ten loch bodajże jest do niedzieli włączony, polecam wam
zostawmy sobie tutaj, tylko i wyłącznie się skupiać na tym lochu, nie klikać tam tych lochów normalnych i tak dalej, bo po prostu no daje on golda, daje on epiki, no to już mówiłem, więc jest to opłacalne. Dobra, tutaj nie 13 piętro, nordycy bogowie, zobaczmy czy ta walkiria jest do zrobienia. To jest chyba wojownik, zobaczmy co ona tutaj w ogóle bije. No tak, wygląda, że to jest wojownik, dobra, no nieistotne. Dobra, na nią tutaj z 50 powiedzmy grzybów, też nie będziemy jakoś nie wiadomo ile. Zobaczymy czy nam się uda, jeżeli jakoś szybko padnie, no tam 35 milionów HP. No, powiedzmy, że no tak jak mówię, no nie chcę tutaj dużo wydawać tych grzybów, więc na ten moment sobie zatrzymamy się w tym. Lecimy dalej, co my tu mamy? Rudą ślamazarnicę, no i to jest mag, którego raczej nie ma opcji pokonać jeszcze i to jeszcze nam troszkę zajdzie, żeby go w ogóle pokonać, więc dobra, nie ma co klikać. No i na koniec mamy 13 piętro piekielnego Petera, na którego może troszeczkę sobie wydamy, nie jakoś nie wiadomo ile, ale powiedzmy, że do 3650, no nie? Tyle sobie wydamy, no i jeżeli się go nie uda pokonać, no to będzie koniec odcinka. Przelecimy jeszcze na szybko te walki, w zasadzie tylko dwie, które nam się udało tutaj pocisnąć. I chyba tyle, wydaje mi się, że tyle. Pokażę wam jeszcze oczywiście to zdjęcie zgodnie z obietnicą. No i będzie koniec odcinka. I chyba teraz będzie przerwa parę odcinków. Miałem wrócić od poniedziałku i miałem cisnąć, no ale powiem wam, że no chyba, że możecie mi napisać w komentarzu, czy chcecie odcinki z takiego głupiego przechodzenia lochu, nie? Że tam na przykład jeden odcinek na loch, powiedzmy coś w tym stylu. Jeżeli takie coś wam się, tego oczywiście halloweenowego, jeżeli takie coś wam się podoba, to mogę wam nagrywać, bo i tak to będę robił. No ale jeżeli nie, no to myślę, że nie ma sensu, bo nie będę teraz nic innego na tych kontach robił, aniżeli właśnie nagrywanie tego, w sensie nagrywania, ogrywanie po prostu tego lochu nowego, więc jeżeli chcecie, no to mogę wam to nagrywać, a jeżeli nie, no to teraz będzie pewnie przerwa z odcinkami na parę dni. Okej, tutaj mamy pierwsze odrodzenie, zabraliśmy mu, no tak powiedzmy 1/3, tutaj te krytyki dosyć solidne, z jego strony w sumie też. No ale dobra, no tutaj kolejne odrodzenie, czyli już drugie, no i czy my go już tutaj zabijemy, czy jeszcze będziemy potrzebować jednego? No nie, jeszcze jednego na to wygląda, 2 miliony tylko na minusie, no ale niestety, no i okej, i teraz już, a jeszcze jednego, zobaczcie, kurde, ale on nas tutaj ładuje, no a te nasze zwykłe ciosy wcale nie są jakieś mocne, no ale dobra, ubity, dostaliśmy ten pierścionek, który widzieliście, no i teraz Smolum, który też padł po jakiejś tam ilości grzybów, dobra, Barbar troszkę mu tutaj zabrał, Maguś w sumie też ponad 50 milionów, więc nieźle. Kunegunda 186, 80 milionów Kunegunda, no i my 100 tutaj 6 milionów mu zabraliśmy, więc sporo. Dobra, tylko wiecie co, ja bym chciał jeszcze zobaczyć odrodzenia. Aha, to tak, czyli ja się w ogóle nie odrodziłem, jak to działa. Wygląda na to, że chyba nie, no nie, raczej nie, bo on tutaj zobaczcie, że nas bardzo, bardzo nas nie bije, chociaż nie, no teraz krytyk. Okej, czyli się odrodziłem jednak, dobra, to następna walka nie działała, pomin nie działało, to nie wiem. W każdym razie, no zobaczcie, okej, jedno odrodzenie wystarczyło, no i prawie 300 milionów, więc tak jak mówiłem, tyle ile expa przewidywałem, powiedzmy tyle dostaliśmy. Dobra, to by było na tyle, oczywiście teraz chwila na powiedzmy to zdjęcie, gdzieś wam się tutaj pewnie wyświetli obok tego mojego awatara. No i sami ocencie, no... Co ja mogę powiedzieć, no piękny nie jestem, nikt mi nie musi o tym pisać, bo wiem. W każdym razie, no takie zdjęcie sobie machnąłem, coś w tym stylu właśnie chciałem, żeby tak mniej więcej awatar wyglądał. Teraz jak tak na to patrzę, bo w sumie nie porównywałem ze zdjęciem, ale jak tak na to patrzę, to na tym awatarze shakesowym ta mina jest jeszcze lepsza, aniżeli właśnie na tym zdjęciu normalnym, bo tamta mina mi tak jakoś super nie wyszła. No i co? No ja na awatarze shakesowym na pewno jestem chudy bardzo, nie? Ja jako wieloletni użytkownik siłowni, tutaj też w jakiś tam brałem udział w zawodach kulturystycznych i tak dalej, no to aktualnie jestem na masie, jak zresztą sami widzicie, więc no troszeczkę mnie tutaj odchudzili, także no dziękuję bardzo. No i co, no i tyle w zasadzie, no kto tam chce, to niech sobie zatrzyma, niech sobie poogląda, chociaż myślę, że nie ma co, więc coś takiego ewentualnie w przyszłości zobaczycie na kamerce.
zakładam, że w niedalekiej przyszłości. Wiem, że już obiecuję tą kamerkę długo, ale no musicie sami zrozumieć, że mi jest po prostu wygodnie nagrywać bez kamerki, bo ja sobie siadam, nie wiem, dopiero co wstanę, dopiero co, czy nawet nagrywam, jak jest już ciemno i nie chce mi się przy świetle siedzieć, a tak to bym musiał włączać, żeby mnie było widać na tej kamerce, a tak to sobie po prostu siadam i gadam do mikrofonu, nieważne jak wyglądam. No ale ta kamerka no na pewno będzie, bo jeżeli chce się, powiedzmy, iść do przodu, nazwijmy to, no to tą kamerkę także trzeba dodać. Dobra, i to by było w zasadzie na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Możecie strzelić kciuka w górę, jeżeli wam się podoba poświęcenie. Możecie strzelić subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie wbijać na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu lub opisie. I w zasadzie to tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.